Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Dar. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję urządzenia, którego rozpakowanie widzieliście bardzo niedawno tak naprawdę na naszym portalu. Jest to Xenic Smart Multishare USB. To urządzenie, które wielkością przypomina pendrive'a, ale ma z nim trochę więcej wspólnego niż tylko wielkość, jest ciekawym rozwiązaniem i między innymi właśnie dlatego też zdecydowałem się na testy tego urządzenia, bo sam byłem ciekawy tak naprawdę, jak całość działa. Czym jest w ogóle Xenic Smart Multishare USB? Słuchajcie, to jest urządzenie, które tworzy sieć Wi-Fi, tak? Nie korzysta, tylko tworzy sieć Wi-Fi. Ja to podkreślam również przy okazji rozpakowania, do którego adnotację znajdziecie gdzieś tutaj do góry. I pozwoli na łatwe, nawet bym powiedział dziecinnie proste, udostępnianie materiałów, które macie na swoich telefonach, na tabletach wyposażonych w system Android albo iOS i udostępnianie tych materiałów, tych zawartości, tych multimediów na urządzeniach większych, powiedzmy komputer, telewizor czy radio samochodowe. Jak to działa i gdzie można to wykorzystać? O tym będzie kilka słów w podsumowaniu. A teraz zobaczmy najpierw, jak działa to urządzenie. Trochę jeszcze przyjrzymy się temu, jak wygląda, a potem moje odczucia związane z funkcjonowaniem tego i możliwości wykorzystania. Xenic Smart Multishare USB jest tak mały, tak niepozorny, że zastanawiam się, jak to działa. Czy na zasadzie jakiegoś dangle z Androidem, czy czegoś w tym rodzaju. Nie, słuchajcie, jak się okazuje, to urządzenie działa po prostu jak taki pendrive bez pamięci, ale w zamian to ma Wi-Fi. To jest duże uproszczenie, natomiast myślę, że tym najłatwiej jest obrazować samo działanie. Podłączony do portu USB, czy to 2.0, czy to 3.0, zaczyna nam pracować, tak? Tworzy swoją sieć Wi-Fi, mamy tutaj diodę, która sygnalizuje nam, że to urządzenie jest, można powiedzieć, już gotowe do pracy. Jeżeli chodzi o konfigurację w zasadzie komputera czy samego urządzenia, można powiedzieć, że na tym sprawa się kończy. Natomiast to nie jest koniec tego, co potrzebujemy, ponieważ teraz na naszym tablecie, tak, na naszym telefonie musimy mieć zainstalowaną taką aplikację, która się nazywa Xenic SMU, czyli Smart Multishare USB. Tak? To jest ta ikonka, tutaj oczywiście poznajecie. Jeżeli chcecie wiedzieć po prostu skąd pobrać tą aplikację, nie musicie na dobrą sprawę nigdzie tego szukać w sklepie, ponieważ na samym opakowaniu, jak i również w instrukcji obsługi są kody, QR kody, które Was odeślą bezpośrednio do właśnie aplikacji, gdzie to pobrać. Teraz trochę skupimy się tutaj na tym, co widzicie na tablecie. Moi drodzy, to jest okno powitalne, które macie w zasadzie dostępne za każdym razem, kiedy zaczynacie po prostu z tego urządzenia korzystać. No, ja już tutaj nawet dostęp mi się otworzył do tego urządzenia, także na chwilę to zamknę, do tego zaraz sobie wrócimy. Nie ma instrukcji obsługi w zasadzie w akcesoriach, co myślę, że widzieliście. Całość jest tutaj, niestety tylko i wyłącznie w języku angielskim i moim zdaniem to jest pewna wada jednak tego urządzenia. Natomiast przechodząc z instrukcjami krok po kroku, mamy również informacje graficzne, w formie graficznej, jak całość wygląda. Oczywiście ja tutaj całą aplikację mam zainstalowaną i już wstępnie skonfigurowaną, więc tego robić nie muszę. Następnie wchodzimy sobie w menu Connect, które pokaże nam, czy nasz właśnie Xenic Smart USB jest wykrywany. Jak widzicie, jak najbardziej wykrywany jest. Przy okazji widzicie wszystko, co jest z tyłu. Takie uroki. I łączymy sobie urządzenie. Wybieramy sieć, klikamy na Connect i mamy urządzenie połączone. O tym, że to połączenie jest, oczywiście informuje nas ikona na dole aplikacji, bo tak naprawdę w zasadzie moim zdaniem sercem istnienia i jestestwa w ogóle całego Xenic Smart USB jest właśnie to programowanie. Dlatego też to, czy jego funkcjonalność weźmiemy pod uwagę przy ocenie aplikacji. Teraz mamy tutaj kilka folderów. Te foldery, które zostaną domyślnie utworzone, to są foldery na podstawie otwieranych aplikacji. One dotyczą przede wszystkim oczywiście multimediów, tak? Czyli mamy tutaj ostatnie wideo, ostatnie foto, ostatnia muzyka, natomiast mamy możliwość również samodzielnego tworzenia folderu przez ikonę Add i w ten sposób dodajemy sobie playlisty, dodajemy sobie poszczególne foldery, wybierając również typ plików. Jeżeli mamy to skonfigurowane, możemy również przejść do bardziej zaawansowanej konfiguracji, która pozwoli nam tutaj na przykład utworzenie folderu, który wykorzystamy również do przerzucania informacji z komputera na przykład tablet czy telefon. Też oczywiście bezprzewodowo i też oczywiście z wykorzystaniem Xenic Smart Multishare USB. Potem wróćmy sobie do menu głównego.
mamy możliwość czegoś takiego jak po prostu udostępnienia tych wybranych zasobów. Zakładam, że macie już połączone swoje urządzenie z komputerem, czyli zsynchronizowane. Wybieracie folder, który chcecie udostępnić przez sync i klikamy na OK. Jeżeli był wcześniej zsynchronizowany inny folder, zostanie on odłączony, a zsynchronizowany nowy. To jest pewna wada. Niestety nie można mieć dwóch, trzech utworów, dwóch, trzech playlist synchronizowanych nadal. I jak widzieliście tutaj za mną w tle, od razu wyskoczyło okienko. Moi drodzy, Xenix Smart Multishare USB wykrywany jest jak zwykły pendrive. Zobaczcie, macie dostęp do niego i macie możliwość przesyłania na niego informacji, pobierania z niego informacji. Widzicie, co tutaj jest. Mamy ilość pamięci 2,4 GB. Natomiast oczywiście nie jest realna ilość pamięci, jaką mamy do dyspozycji na samym urządzeniu, ponieważ to urządzenie dane przesyła nam na tablet. I wielkość ta będzie zależała na przykład od pamięci wewnętrznej telefonu, od tego, jaką mamy tam kartę pamięci zainstalowaną. To są właśnie te rzeczy, które będą wpływały na tą ilość pamięci, która się pokazuje. I tutaj mam udostępniony na przykład jeden plik multimedialny z urządzenia z tabletu i teraz mogę sobie go po prostu odsłuchać na moim komputerze, korzystając na przykład z zwykłego programu po prostu do odtwarzania muzyki, do odtwarzania audio. I tak samo urządzenie zadziała w przypadku telewizora, w przypadku radia samochodowego. Xenix Smart Multishare USB będzie wykrywany, jakbyście mieli podłączony po prostu najzwyklejszy pendrive, na przykład do waszego radia w samochodzie, z tym, że on sam sobie pamięci nie posiada, tworzy jedynie sieć Wi-Fi, która pozwoli na udostępnienie tych zasobów, które macie zgromadzone na przykład na telefonie. Jest jeszcze jedna duża zaleta, o której szczerze mówiąc w przypadku akurat instrukcji obsługi czy informacji od producenta nie przeczytałem, a która tutaj podczas testów wyszła, która moim zdaniem jest dużym plusem. Mianowicie, poza tym, że możemy sobie oczywiście udostępniać materiały, które mamy zgromadzone, tak, na przykład na tablecie, możemy również na to urządzenie to przesyłać. Jeżeli tworzymy sobie coś, no tutaj akurat oczywiście będzie to odczytywało przede wszystkim komputera, no to mamy zdjęcie, tak? Co my tutaj mamy? O, na przykład Xenika z rozpakowania, zdjęcie, że takie cudy doszło. Ja to po prostu kopiuję do tego utworzonego wcześniej tutaj właśnie na tablecie folderu, test 1 i to zostało już przesłane na urządzenie. Jak się tego dowiedzieć? Po prostu wchodzimy sobie w ten folder i tu mamy wszystkie te pliki pokazane i to jest akurat IMG2231. Słuchajcie, otwieramy to. Xenik również pozwoli nam na oczywiście otwarcie tych plików i zobaczcie, plik, który przed chwilą przesłałem z komputera, już jest od razu na tablecie. Oczywiście dostęp do niego mamy nie tylko przez samą aplikację Xenik, możemy sobie wejść w dowolny Explorer plików i wyszukać go, przechodząc po prostu do poszczególnych katalogów tam, gdzie te dane są zgromadzone. One domyślnie będą zapisywane w folderze Xenik i tutaj mamy te wszystkie foldery, które utworzyliśmy aplikacją. Wchodzimy sobie więc w test 1. On mi trochę przeszkodził, ale już wracamy. I tutaj też oczywiście ten plik jest jak najbardziej dostępny, także on jest zapisany lokalnie i oczywiście korzystając na przykład z aplikacji, które sobie pobierzecie na waszego Androida, możecie przenieść ten plik do innego folderu w waszym telefonie, w waszym tablecie. Także działa to dwukierunkowo, oczywiście w połączeniu z komputerem. Jest, jak widzicie, bardzo proste w obsłudze. Wejdźmy sobie teraz w mój komputer. Jeszcze raz zobaczcie, że Xenix Smart Multishare USB wykrywany jest jak po prostu zwykły pendrive. A pamięć, którą tam widzicie, to jest pamięć dostępna akurat w tym przypadku. Aplikacja folder swój oczywiście ma na pamięci wbudowanej tabletu i tam ona, te pliki będą przechowywane. Oczywiście możliwość konfiguracji również tutaj jest, jest możliwość później nawet przenoszenia tych plików przesłanych i wrzucenia to na przykład kartę pamięci microSD. To jest o tyle dobre, że przykładowo jedziecie sobie w podróż, tak? Podłączamy sobie nasz Smart Xenik USB, otwieramy dostęp do pamięci jak zwykły folder, kopiujemy naszą muzykę, którą chcemy wziąć ze sobą w podróż, a następnie zamykamy, nie musicie tutaj, nie wiem, tworzyć jakichś dziwnych cudów. Odłączamy urządzenie, idziemy sobie do samochodu, podłączamy to do naszego radia. Nie musicie mieć super wypasionego radia. Wystarczy, że to będzie umożliwiało wam odtwarzanie plików multimedialnych ze zwykłych pendrive'ów, ponieważ tak to będzie działało. Urządzenie stworzy sobie sieć, udostępniamy te pliki, tą playlistę, którą chcemy na przykład z naszego telefonu
i bawimy się, po prostu słuchamy muzyki, nie musząc jej kopiować na pendrive, nie będąc ograniczonym zwykłym pendrive'em, a tutaj da na to o wiele więcej. To samo dotyczy telewizorów. Pytaliście mnie, jak to będzie działało w przypadku telewizora? No dokładnie to samo. Nie musicie mieć telewizora z funkcjami smart. To nie musi być smart TV. Wystarczy, że wasz telewizor będzie posiadał port USB, który umożliwi wam oglądanie filmów z pendrive'a. Słuchanie muzyki z pendrive'a. Jeżeli możecie to robić ze zwykłego, najprostszego pendrive'a, będziecie mogli również taką muzykę odtwarzać, udostępniać właśnie przez Xenix Smart Multishare USB. Podsumowanie. Nie musicie dysponować Smart TV, nie musicie mieć radia w samochodzie za 1000 zł. Wystarczą Wam podstawowe urządzenia, które będą obsługiwały port USB i będą wspierały, tak jakby powiedzmy, zwykłego pendrive'a, bo tak najprościej można opisać działanie tego urządzenia. Niewielkie, lekkie, cena około 200 zł, bo możecie je kupić za 189 zł, jak dobrze pamiętam, u dystrybutora bezpośrednio. Jest, powiedzmy, że w miarę rozsądną kwotą za to urządzenie, bo widziałem również dostępny właśnie Multishare Smart USB za około 250 zł, to już jest za dużo. Natomiast no 189 zł byłbym w stanie jeszcze wydać za coś niewielkiego, ale za to bardzo użytecznego. Wyobraźcie sobie sytuację, że jedziecie sobie na wakacje, nagrywacie sobie telefonem ileś tam filmów, robicie ileś tam zdjęć, tak? Macie na telefonie również swoją ulubioną muzykę, no bo przecież smartfon czy nawet tablet to na chwilę obecną to podstawa, bym tak powiedział, chyba wiele osób z Was się ze mną zgodzi. No i chcecie to udostępnić. Muzyki chcecie posłuchać samochodem wracając z wakacji, a odwiedzając po drodze rodzinę chcielibyście pokazać nagrane filmy, zrobione zdjęcia. Tak tradycyjnie musielibyście najpierw to zrzucić na komputer, potem na pendrive'a lub bezpośrednio po prostu podłączony telefon i dane skopiować na pendrive, ewentualnie wysłać to do chmury i modlić się, że rodzina ma taki smart TV, że będziecie w stanie to ściągnąć, a dzięki właśnie Xenix Smart Multishare USB to odchodzi w zapomnienie. Wystarczy, że to będziecie wozili gdzieś ze sobą w trakcie jazdy, bakcyk do radyjka, puszczacie playlistę z ulubionymi kawałkami i muzyka gra. A wchodząc do rodziny, podłączacie to po prostu pod telewizor, który obsługuje wejście USB i pliki multimedialne i udostępniacie zdjęcia, udostępniacie filmy i oglądacie to od razu na telewizorze bez konieczności kopiowania. A biorąc pod uwagę, że w zasadzie ceny kart do urządzeń takich jak właśnie tablet czy telefon dość mocno spadają, bo w tej chwili kartę SD czy SDHC klasy 10 jesteście w stanie kupić już bez problemu za kwotę nawet około 80 zł, karty mikro w bardzo podobnych cenach. I wiele osób po prostu z telefonem, ze smartfonem się nie rozstaje. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ coraz więcej danych gromadzimy właśnie na tego typu urządzeniach. Mało tego, słuchajcie, tu Wam powiem z mojego takiego doświadczenia serwisowego. Już kilkakrotnie spotkałem się z czymś takim, że po prostu klienci, którzy dzwonili, bo mieli problem z siecią Wi-Fi, mieli ten problem właśnie na swoich urządzeniach, czy w ogóle z dostępem na po prostu tablecie, bo tablet stanowił ich jedyne źródło, jedyny dostęp do internetu, oni nie mieli w ogóle komputera. No, powiem Wam, że też się zdziwiłem i tak samo wyglądam, jak teraz Wy wyglądacie, tak? Takie oczy. Tak jest. I powiem Wam, że kto wie, czy po prostu ten trend nie będzie szedł dalej naprzód. I zobaczcie, że teraz taka osoba, która nie posiada komputera, ma tablet, tam gromadzi swoje filmy, tam pobiera swoje dane, ma problem z udostępnieniem tego, bo chcąc udostępnić to na telewizorze, musi to udostępniać przewodowo, często trzeba kopiować. A tutaj wystarczy, że podłączy niewielkie urządzenie i bezpośrednio, nie ruszając się z fotela, może wybrane materiały po prostu udostępniać. Co ciekawe, takie urządzenie, gdyby na przykład było podłączone na stałe do telewizora, nie będzie problemem, jeżeli chodzi o działanie sieci Wi-Fi na tablecie czy w telefonie, bo wystarczy po prostu oczywiście w menu przełączyć się na inną sieć Wi-Fi i korzystam sobie z internetu normalnie dalej, a kiedy chcemy tylko udostępnić odpowiednie nagranie, musicie pamiętać o tym, żeby wejść w menu Wi-Fi i przełączyć to urządzenie na z powrotem sieć, którą wytwarza Multishare Smart USB. Moi drodzy, widzieliście również jeszcze jedną kwestię, o której w zasadzie nie było wspomniane nigdzie w materiałach marketingowych, bynajmniej ja na to nie trafiłem.
korzystając z komputera i właśnie MultiShare Smart USB, możecie przenosić również dane, których nawet nieraz nie obsługuje Wasze urządzenie, ale po prostu kopiować je na przykład na telefon, jak na pamięć masową, żeby udostępnić to później na innym urządzeniu, lub po prostu kopiować materiały z komputera bezpośrednio na tablet czy telefon, bez konieczności też jego podłączania, czy nawet podłączania karty do tego urządzenia. Jakie są minusy? Ja wspominam tutaj, że będę mówił również o programowaniu, bo do samego urządzenia tak naprawdę nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Nawet do jego ceny, którą możecie, tutaj mówię, zbić z tych czasami, jak widać, 250 na nawet około te 190 zł u dystrybutora. Ale oprogramowanie, no właśnie. Oprogramowanie, które niezbędne jest do pracy tego urządzenia na Waszym tablecie, na Waszym telefonie, bo w telewizorze oczywiście nic nie musicie mieć, nie musicie nic mieć w radiu, nie musicie nic mieć w komputerze. Niestety, ale obsługuje tylko Androida lub iOS. Niestety, ale na przykład wsparcia dla Windows Phone, który obecnie jest trzecim systemem na rynku, nie ma i nic nie zapowiada się, żeby było. A jak wiecie, ja mam to Lumia 520 właśnie z Windows Phone i najpierw musiałem mieć też załatwiony tablet, żeby móc w ogóle przetestować po prostu to urządzenie, bo na razie takie wsparcie dla Windows Phone jest niezapowiadane i moim zdaniem to jest duży minus, największy minus właśnie tego urządzenia. Moi drodzy, aplikacja też nie jest w pełni spolszczona. Szkoda. Myślę, że to jest do zrobienia i to całkiem rozsądnymi kosztami. A biorąc pod uwagę, że Polska z materiałów, które tutaj mamy od właśnie dystrybutora, jest jednym tak naprawdę z niewielu krajów na świecie, które to urządzenie posiada w swojej ofercie, można by zadbać o spolszczenie tej aplikacji, bo myślę, że tutaj osoby, zwłaszcza starsze, mniej zaawansowane, które nie znają języka angielskiego, bez problemu odnalazłyby się zarówno w samouczku, który jest tylko właśnie w aplikacji, nie ma go w wersji papierowej, i z samą aplikacją. Także tutaj myślę, że jest jeszcze troszeczkę do wykonania. Na szczęście na YouTube trafiłem na film z polskimi napisami, który pokazuje, jak działa to urządzenie i również pokazana jest jego konfiguracja wstępna, taką, którą robiłem podłączając je pierwszy raz pod komputer i pobierając aplikację na tablet. No ale najpierw na ten film trzeba trafić, dlatego tutaj chylę głowy ku dystrybutorowi, ku producentowi, żeby zatroszczył się również albo o polskojęzyczną wersję aplikacji, albo o przynajmniej papierową instrukcję obsługi w języku polskim dla tego urządzenia. Fajnie by było również pomyśleć właśnie o Windows Phone, ponieważ ten system zyskuje na popularności, coraz więcej urządzeń, zarówno smartfonów, jak i również telefonów, oczywiście na rynku z Windows Phone 8. A niebawem już 8.1 jest. Także ocena tego urządzenia 4,5 i to taki ten plus solidny, tak, z zadatkiem na pewno na więcej. A w tym filmie, w tej recenzji to jest na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, do wypowiadania się, czy Wam na przykład takie urządzenie by się przydało, albo do czego Wy byście mogli je zastosować. A przy okazji, kto ma Facebooka, zapraszam do polubienia naszego fanpage'a. Tam znajdziecie również dodatkowe informacje, których próżno szukać na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia w następnych filmach.